głośne 100 lat od prawie 1000 fanów dla jednego wyjątkowego weterana oraz Marcina Gortata, jedynego Polaka w NBA i inicjatora Polskiej Nocy z Washington Wizards. Od 2013 roku, gdy rozpoczął występy w składzie waszyngtońskiej drużyny, co roku Gortat zaprasza na wieczór z NBA w biało-czerwonych kolorach. Pokazujemy tutaj Amerykanom naszą polską kulturę i myślę, że również pokazaliśmy im, że potrafimy zorganizować imprezy, potrafimy się zebrać jako naród, jako grupa i stworzyć coś fajnego. Jest to na pewno dosyć duża inicjatywa, w szczególności, że no, liczymy na to, że pojawi się tutaj minimum te 700-800, może kto wie, 1000 polskich kibiców, dlatego pokażemy im, że naprawdę potrafimy się bawić. Jeżeli się uda, jest szansa na to, żebyśmy rozwinęli dużą polską flagę na cały sektor, tak jak na prawdziwych meczach piłkarskich. No, to by było już na pewno chyba wielkim zaskoczeniem i szokiem dla wszystkich kibiców amerykańskich, ponieważ no, bylibyśmy chyba pierwsi na świecie, którzy by rozwinęli tak ogromną flagę na meczu NBA. Na pewno trzeba przygotować aparaty, robić dużo zdjęć. Okazji do zdjęć było co niemiara, również za sprawą gdyńskich cheerleaderek, które po raz kolejny wzięły udział w Polskiej Nocy, przygotowując na ten wieczór specjalny program. Całkiem inny parkiet, całkiem inna publiczność, całkiem inne emocje i ranga wydarzenia, tak? No bo wiadomo, NBA to jest najwyższa ranga, także jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy po raz trzeci tutaj wystąpić przed polską publicznością i dziękuję Marcinowi Gortatowi za zaproszenie i mamy nadzieję, że do następnego razu. Na parkiecie w przerwach meczu polskie cheerleaderki, a na stadionie specjalne polskie stoiska z promocyjnymi gadżetami w biało-czerwonych barwach. Zarówno widzowie, jak i zawodnicy skosztować mogli tradycyjnych polskich pierogów. Czy kolegom z Wizards przypadły one do gustu? Marcin Gortat mówi, że tak. No, przede wszystkim byli bardzo przestraszeni, żeby spróbować polskie potrawy i musiałem zacząć od tych zawodników, którzy już byli w Polsce i spróbowali polskich potraw. Jared Dudley, Otto Porter podeszli pierwsi bez żadnego namysłu i spróbowali, oczywiście smakowały. Polska Noc z Washington Wizards to również wyjątkowe spotkanie. W kolejną rocznicę pierwszego skoku legendarnych oddziałów specjalnych Cichociemni w Verizon Center bohater walk pod Monte Cassino podpułkownik Romuald Lipiński uhonorowany został przez NBA, Polonię, Gortata, a także dowódcę jednostki specjalnej Grom, będącej spadkobiercą tradycji Cichociemnych. Marcin celebruje dzisiaj też 75. rocznicę pierwszego skoku Cichociemnych do kraju, do okupowanego kraju. Dla nas to ważne, bo dziedziczymy tradycję Cichociemnych i to wydarzenie zapisze się na pewno złotymi pioskami w historii jednostki. Dlaczego świat powinien pamiętać o Cichociemnych? Bo to był przykład największego poświęcenia. Ci ludzie wiedzieli, że jadą na pewną śmierć, prawie pełną śmierć. Także to jest przykład bohaterstwa. Bohaterem nie tylko jest ten, który jest na polu walki, ale bohaterem jest ten, który bierze na siebie takie niebezpieczeństwo dla dobra ojczyzny. Zarówno podpułkownik Lipiński, jak i Marcin Gortat uhonorowani zostali przez ambasadora RP w Waszyngtonie polskimi flagami, które, jak mówi Ryszard Sznepf, na zawsze kojarzyć się będą jednoznacznie z ojczyzną. 20 tysięcy ludzi, Polska jest na ustach wszystkich, kolory, filmy, spoty, jest radosna atmosfera i chcielibyśmy, żeby Polska była pokazywana właśnie w tej atmosferze radości, nadziei dobrej, przyjaźni i takiego entuzjazmu, który tutaj jest. Gośćmi polskiego ambasadora byli m.in. demokratyczny senator z Connecticut Chris Murphy, czy były ambasador USA w Polsce Stephen Mule. No to jest wspaniałe. No, ja bardzo lubię koszykówkę, bardzo wysoce doceniam Marcina Gortata, wielki bohater. Well, we have to constantly remind people here in Washington about just this important link between the United States and Poland. Obviously, we have a wonderful Polish community in every single state, but here in Washington, that relationship is more important than ever. Podczas polskiego wieczoru z Washington Wizards w konkursie z udziałem kibiców rozlosowane zostały dwie ufundowane przez polską ambasadę wycieczki do Polski, a kibice skupieni w polskim sektorze mieli okazję zadawania pytań zawodnikowi Wizards. Wielu na tę noc czekało od dawna. Bardzo fajnie jest zorganizowane, dostaliśmy upominki i Marcin Gortat super grał.
strasznie jesteśmy podekscytowani i no, ja już jedyny człowiek w NBA, więc nie można tego przegapić. Marcin jak zwykle. Jest super, naprawdę. Jest fajnie, że ktoś organizuje coś takiego. Jedna osoba robi coś ogromnego, tak? I pierogi, pokazali pierogi. Bardzo dobrze. Kocham Polonię. Polskie akcenty, super, naprawdę. Aha. Powinniśmy częściej robić takie imprezy, gdzie właśnie mamy pełno Polaków i pełno flag biało-czerwonych. Jak mówi Marcin Gortat, choć waszyngtońscy czarodzieje przegrali z drużyną z Indiany samo spotkanie, to organizowana na stadionie Polska noc sprawiła, że nawet przegrana Wizards nie stanowiła powodu do zmartwień. No przede wszystkim wielkie podziękowania dla tych, którzy na co dzień tutaj do mnie przychodzą, ale również podziękowania dla tych, którzy tutaj przylecieli. Mamy mnóstwo kibiców, którzy poprzylatywali z LA, Chicago czy nawet z Polski, dlatego cieszymy się, że tutaj ci ludzie dotarli do nas, że będą z nami. Tak jak powiedziałem, no duże podziękowania dla ambasady, dla naszego ambasadora, który tutaj również zaangażował się w promocję tego eventu. W Polskiej Nocy udział wzięli także siatkarz Piotr Gruszka czy przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej. Polska Noc z Washington Wizards współorganizowana była przez Fundację Marcina Gortata NG13, której celem jest propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Monitor Polvision, Sergiusz Zgrzębski. Sponsorem relacji z Polskiej Nocy Washington Wizards był Contractor License Training Center. Contractor License Training Center przygotowuje do stanowego egzaminu lekarza i public adjuster.